Witam, prawda? Witam, prawda? A więc, żeby awansować, nie może być nikogo w drużynie, więc Demolikan dopiero się dołączy. Ja sobie tutaj rozdam cechy jeszcze Tym, najpierw. że mogę zniknąć w trakcie odcinka, bo nie jest burza i różnie się to może skończyć, jeżeli się za bardzo przybliży, a siedzę przy otwartym oknie, to mi się wydaje, że napierdziela ostro, ale chyba jeszcze nie, bo tak liczę tam chyba 300 metrów na sekundę od uderzenia. Ilość sekund się liczy i jak przyjdzie dźwięk, to wiadomo w jakiej odległości mniej więcej burza jest, ale z tego co wiem, to chyba się może maksymalnie rozgałęzić do 10 km nawet błyskawica, więc no No, nie można się czuć w zobaczymy. 100% pewnym. Jesteśmy w sali pamięci, gdzieś tu się robi awans. Musisz podejść do tego terminala na końcu. Ach, pierwszy awans. Można strzelcu awansować, a więc tak, przeczytam wam ładnie o co chodzi, żebyście nie musieli tego robić sami. W uznaniu całej twojej ciężkiej pracy Deep Rock Galactic zakwalifikowało cię do awansu. Awans postaci zresetuje ją do poziomu pierwszego. Zatrzymasz jednak cały postęp dla broni, ulepszeń, cech, wszystkie kredyty, materiały do tworzenia i przedmioty kosmetyczne. Korzyści z awansu. Tritylitowy klucz dający dostęp do terminalu głębokich zejść. Nowe zadanie. Przebij się przez rdzeń. Plus jedno dodatkowe miejsce na cechę. Koszt awansu. Wszystkie konta muszą być rozliczone z DRG przed uzyskaniem awansu. Pokrywa to koszty za pokój, tablicę, użycie sprzętu, przekształconą własność DRG, a także nabity na barze rachunek. DRG to nie organizacja charytatywna. Przed rozpoczęciem awansu zapozna się z treścią ulotki i dołącza tej do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lock and load. I've worked hard for this. Awans postaci zresetują do poziomu pierwszego. Wiem. Dostaniesz odznakę honoru oraz zatrzymasz cały postęp broni, ulepszeń, cech, wszystkie kredyty. Dobrze. Czy jesteś gotowy na awans? Tak. I pośpiesz się, samo się nie wydobędzie. Awans przyznany. I'm proud of you. You've done well for yourself since you joined the company. I recall you joining off as a scrawny green beard and figured you'd join the dead down in the deeps in short order. However, consider my position changed. You've grown into your role and have more than proven yourself. It's my personal pleasure to announce that management has granted your promotion. Rock and Czy Stone przeniesie Miner, na początku do tej well pustej done. kajuty, to mów. Now, since you've finally been promoted, management has cleared you for some additional benefits. Have a look. Przywileje. Wow. Pokaż. Klucz tritylitowy daje ci dostęp do terminalu głębokich zejść. Cięższe zadania czekają. Możesz teraz hostować i dołączyć do głębokiego zejścia, także uzyskać rdzenie matryc, które możesz wykorzystać do wykucia rdzeni przetaktowania broni. Mamy taką właśnie, przedmiotów kosmetycznych i malowań. Otrzymałeś dostęp do nowego zadania przebij się przez rdzeń. Ukończ przebij się przez rdzeń, by zdobyć naładowany rdzeń matrycy i odblokować dostęp do cotygodniowego polowania na rdzeń. Dodatkowe miejsce na cechę. Niedawno awansowany przez ciebie kreslony odzyskał dodatkowy slot na aktywną cechę. Super. Możesz teraz wyposażyć To jest dwie akurat aktywne cechy. zajebiste. To jest Wypas. bardzo dobre. Możesz mnie zaprosić już tam do lobby, jak chcesz. Zaraz. O, w sumie sam mogę dołączyć. Czekaj, dołączę do gry. Zapraszam. A więc awansowany strzelec. Tak, od razu sobie cechę przypisz, żebyś nie zapomniał o tym tutaj. I przetaktowanie zaraz zrobimy No tobie jako właśnie, ale chyba cechę. musisz wykuć najpierw to w kuźni. Co by tu wziąć? Możesz wychować dużo. Możesz brać Symbiozę Touch, albo na przykład poskramiacz bestii jest też dobry. Ewentualnie jak masz ten cukier, to jeszcze berserka sobie możesz na przykład wziąć. Ale ja bym proponował albo Symbiozę Touch, albo poskramiacz bestii. Chyba symbioza tarcz w takim razie. Za każdym razem, gdy znajdziesz się w odległości 4 metrów od członka drużyny, wasze tarcze ładują się o 50% szybciej. Możesz przeciążyć tarczę towarzysza do 300% na 20 sekund. 3 minuty czasu na wynowienia. Wciśnij E.
Patrząc na członka drużyny będącego w zasięgu 4 metrów. Dobra, bierzemy. Oprócz tego mam jeszcze żelazną wolę, wampira, uzupełniacz i jeszcze jedno miejsce będziemy sobie odblokowywać tam na końcu drzewka rozwoju. Teraz, a ja już popiwał, kurwa, nie, czekaj. Piwo. Tak, odblokowała się kuźnia teraz, którą możesz przetaktowanie, tylko sobie przeczytaj, co ten twój overclock będzie robił, bo nie wszystkie są takie fajne. Sześciostrzałowy, to zrównoważone przetaktowanie, nie stać mnie, ale jak klicknę. Zmodyfikowany profil odbudowy dla rewolwera. Pozwala ci zmieścić w bębenku dwa dodatkowe pociski i zabrać ze sobą nieco więcej amunicji. No dzięki, ale nareszcie, ale wszystkie te modyfikacje negatywnie wpłynęły na celność i o zwiększony czas jej przeładowania. Sześcionabojowy bębenek ze zwiększoną szybkostrzelnością, więcej amunicji, zwiększony podstawowy rozrzut, dłuższy czas przeładowania. I tak nie używam tego rewolweru, bo to jest pierwsza broń. Można spróbować tą modyfikację, więcej ammo i szybko zwiększyć szybkostrzelność. No, znaczy, no bo rozrzut jest większy, no. No ale to do niczego innego tego i tak nie mogę wcisnąć, więc... No nie. Ale jeszcze to jest, wiecie, są... takie musicie po prostu wylosować coś, co się wam będzie podobało, tak? To jest RNG. No. A potem mogę na przykład to zamienić jedno na drugie? No możesz. Na przykład, że znowu mi wylosuje jakiś overclock na rewolwer i zamiast tego... Nigdy nie miałem duplikatu, więc... Na razie mi się nigdy nie zdarzyło, żebym miał dwa razy... Muszę kupić minerały. Ale nie musisz tego, wiesz, kupować na siłę, bo to po prostu raczej ci duplikat nie wejdzie na to miejsce żadne. Dwa razy ci się ten sam overclock nie trafi. Możesz po prostu sobie zachować minerały. Jak się trafi coś fajnego, to... No w sumie tak, to nie będę tego brał, ale kupię tu już. Nie to było. Teraz mamy głębokie zejście. Dwa... Motherfucking, wiesz, dwa, więcej naboi, nie? Szybciej trochę strzela, tak sobie. Nie, ale są takie, co mają tylko plusy, nie, że faktycznie są lepsze dużo, albo mają na przykład minus, ale ten minus jest na tyle spoko, że warto dla tych bonusów. Bo ja tak mam na przykład, mam dwa minusy w tej, że wam czytam teraz. Brodo to chyba nie ta klasa, tylko inżynier. Tak, i to ja mam przetaktowanie, pociski samonaprowadzające. Namierzone strzały zawsze trafiają w cel i ignorują pancerz. Utrzymanie namierzenia pod szerszym kątem, a minusami jest wolniejsza szybkostrzelność i dłuższy czas przeładowania. Ale dla mnie to, że mam namierzone strzały zawsze trafiają w cel i ignorują pancerz, to jest na tyle dobre, że nie muszę jakby w ogóle... Te minusy to jest no nic. No. Po przeciwniku. No właśnie. I teraz mamy głębokie zejścia, które może odpalić tylko Joe. Bo on jest gospodarzem. I co robimy? Z głębokie zejście już? Tak, no ale to pierwsze, to łatwiejsze takie. To ustaw na publiczny, bo to fajnie by było w całej czteroosobowej drużynie to zrobić. Tylko sobie zmienię klasę może. Bo na inżynierze chyba nie. Rozłupywa czaszek do wypicia. A to już go wziąłeś, czy jeszcze nie? No. A mogłeś poczekać, będą cztery osoby, to byś wszystkim czterem kupił. A chuj w dupę. Okay. Za późno. Na piwo się nie spóźnia. Nawet nie mieli jak przyjść, a ty już mówisz, że się nie spóźnia. Dobra, pokaż te głębokie zejścia. Takie musisz zmienić na publiczny i dać tam starty. Kryptonim dzika otchłań, obszar planetarny, dolina pnączy. Nic nie może rosnąć na tym planecie, a to miejsce to potwierdza. No dobra, to jest wszystko, co musimy wiedzieć, tak? Deep dive selected. Hope you know what you signed up for. A dajesz prywatne czy publiczne? Publiczne. A okej, to czekamy. Gdyby to była burza w dawniejszych czasach, jakby był internet radiowy, to już bym internetu nawet nie miał, nawet jakbym chciał zagrać. Nie zagrał. A nie, to nawet chyba nie na radiówce, tylko na modemie tak było. Pamiętam. Ale to i tak chyba radiówka była, tylko że z modemem. Dance monkeys! O, patrz, tak tańczymy tak samo.
Teraz to ktoś dołączy i się będzie zastanawiać, co tu się odpierdala. No. To może być pora obiadowa dla zbyt wielu osób. Będziemy musieli sami. Może, ale poczekamy, bo w sumie inżynier było... Żeby chociaż inżynier dołączył, to będzie fajnie. Nas jest dwóch, więc jest większa szansa, że ktoś dołączy, bo widzisz, że jest pełniejszy od drużyny. Sympatycznie. Zobaczmy. A, nie mogę nawet sprawdzić, czy są jakieś, ile jest serwerów na tym. Głębokim zejściu. Czy coś się jeszcze odblokowało? Chyba nie, chyba tyle. Jeszcze zostały elitarne głębokie zejścia, ale do tego jest potrzebne zrobienie tej misji, żeby piąty poziom zagrożenia mieć odblokowany. To nie czas na beczki. No wiesz co, upewnij się drugi raz, czy na pewno jest publiczny. W sumie to się upewniałem przed chwilą, ale no? Jeszcze raz się upewnię, bo to jest dobra. Solo prywatny, jak... publiczny. Tak, tak, a jak masz tam na przykład dołącz, klikniesz, to możesz kliknąć. To jest strona serwerów otwartych? W sensie tak na oko, bo ja nie mogę podejrzeć. A dobra, ktoś dołącza. Nie, i na, tak na oko to jest jeden. Dobra, jest inżynier, dobrze, dobrze. Jakiś szaleniec na 406 poziomie w ogóle, zobaczcie, mam ten niebieski poziom na 9, nie? Ile musiał grać? Przyszedł od razu piwo stawia, dobry gość. O, mamy tego, czwartego. Grillera. Popatrzę. A ten już ma taki poziom mniej więcej jak ja. Dobra, ja już piłem, to niech on się pije. A, są już do 4. Karl to musiał być dopiero menadż, że go tak kurwa uwielbiałem. Ale najebany przez to jestem, przez to, że te dwa piwa wypił. No ja też, co za dużo, to niezdrowo. No i wyruszamy, pierwsze głębokie zejście. Coraz bliżej niestety końca serii, tej przynajmniej. Pierwszego sezonu. Tak, poznaliście sobie strzelca. Ja już tam nie wiem, ile jeszcze będzie odcinków, więc od razu powiem, że troszkę myślałem, że to będzie inna postać, ale to jest wybór twórców. Także wolałbym chyba mieć inną, na pewno byłoby ciekawiej, ale no, poznaliście wszystkie bronie. Możecie sami stwierdzić, czy wam się podoba. No tu już trzeba bardzo ogarnąć. Parki. Teraz na czym polegają głębokie zejścia, może pokrótce opowiem, o co tutaj chodzi. Tak naprawdę to tutaj są tak jakby... Głębokie zejścia są złożone z trzech etapów, gdzie na każdym etapie są dwie misje jakby do wykonania. Teraz są parki i pancernika, mamy zabić. Różnica jest też taka, że jakby zachowujemy surowce, które wydobywamy, czyli nitre i tak dalej. Wszystko to zachowujemy na kolejne mapy. Ale jest taki minus, albo raczej, no nie wiem czy minus, ale jest generalnie takie coś, że nie można zdobywać tych pereł i dodatkowych minerałów w tej misji, za wyjątkiem na przykład jak macie tego Loot Hoardera. Na przykład to on po prostu, to jest mobek, więc to nie jest surowiec, który jest w ziemi, ale z ziemi już po prostu nie ma możliwości, żeby wydobyć właśnie tego. Jadę po kwark. Na przykład jakieś perły albo jadyzu. To już nie.
Co więcej, za każdy etap dostajemy jakby nagrodę, ale jeżeli nam się no nie uda, to EXP po prostu przechodzi, tylko nie dostajemy go pełnego, tylko za tam dwa albo trzy etapy, znaczy za jeden albo za dwa etapy, zależy jak daleko doszliśmy. Więc nie tracimy wszystkiego, nawet jeżeli sfailujemy na przykład po 66% głębokiego zejścia. Ale wiadomo, no, najlepiej skończyć, tak, ciekawość. Fajnie by było. Ale za to na przykład nagrody, poza tym są te rdzenie. Różne takie rzeczy fajne. Tu jest rdzenie przetaktowane już od razu. Gracze chętnie je robią, no bo to często zmienia w ogóle sposób działania broni. Broń, która była chwilowa, może być nagle dobra. Dzięki temu. Wrzucasz te akwarki tam koła. No, już w chujowym miejscu jest tam. No, ten mi trochę taką chujową platformę tam dał w jednym miejscu, ale już tam lecę do innego. No, bardzo ważna nitra tutaj jest, nie? Bo musimy jakby... Amunicja na trzy etapy nam się dzieli. Musimy ją zachować rozsądnie. I tu zwiadowca wiadomo jakie ma zadanie. Przede wszystkim właśnie te akwarki zbierać. No i nitra. A tu jest jajo. Ty czemu zginąłem? Co jest to? Nie wiem, zaskoczyłem i zginąłem. Spadłem i zginąłem. Nie, no autentycznie. Ale spadłem aż tak? O kurwa, to nie widziałem. To było tak szybko, że daj spokój. To cię zajebało tak konkretnie. Idę się podleczyć. No i tutaj zrzutu już nie można tak bezmyślnie przyzywać. Oszczędnie w miarę ze wszystkim. Tam widziałem dużo nitry, chciałem pomieścić. Nitra to nitra. Teraz nie zginęłem. Ty chyba wydobyty już. Dobra, fajnie, otwarty nie jest głowy, ale jeszcze nie trafił na to, że tam zginę. Takie moje zadanie, żeby głównie surowce zbierać. Ajajajaj, to nie było planowane. Poczekam sobie, może aż skończy tam. Rui. I oni są u mnie, ale spoko już. Daję radę. Okej, teraz tu nitra. O, mądry człowiek zbudował platformę, żebym nie spadł znowu. On już wie, on już wie. No, poza tym trzeba doskoczyć do tej drogi, bo ja tak strzeliłem, kurwa. Ale dobra ty rolka, w sensie używałem jej przed chwilą. No, ale jak wrócić? Trzeba doskoczyć, nie? Do niej. O kurwa! O Jezu, ile tych wybuchających tam jest.
Zaraz znowu trochę nitry. Zobaczmy, czy to coś tak, jest. Tak, ja się dostosuję, to tutaj widzimy, mamy doświadczonych graczy. Będę biegał i po prostu zabiję na razie. To my widzimy, mają już po kilka gwiazdek. Już zaawansowanie. Koleś się pyta, czy go. Dobra, dołączyłem nitro. Nie wiem, chyba nie czekają, aż ja to zrobię. To powal. Nie, na mnie chyba jednak. Czekaj. Nawet musimy tych przedupasów mu rozwalić. Teraz ich przyjdą. To gówno na dupieniu. A teraz max damage. Czemu mu na dupę? O kurwa, ile wybuchaczy. O ja, gdzie to jest? Ile tych wybuchających małych? Teraz przyzwie tych swoich przedopasków. Czekamy, bo musi taki krzyk zrobić dopiero wtedy. No, przyzywaj. Pewnie dlatego, że za blisko jesteśmy i on zamiast używać tego ataku, to on się skupia za gonieniem nas. Tak, no możliwe. Jakby się trochę sugar przydawał. Dobra, jest, chyba użył. Użył czy nie użył? Nie. Ło! Dawaj, podnieś szybko. Jakby słaby. Dzięki. Pada robalezy kogoś. Coś nie chcę wołać, nie? Może zejdę, zjadę tam na. Trzeba zjechać chyba. Trzeba zjechać. Od razu sugar wezmę. No, chyba rozkminieni też. Nitro has been withdrawn and supply pod is inbound. It's like a fortress with legs. Pentagon needs assembly. Ready to shoot. A użyję jeszcze. Biegnie za tym drillerem. Driller zamiast kurwa uciec to. Się zbugowało czy jakich? On tam przy nim cały czas biega.
Może powinien kurwa odsunąć się. Nie, mocno ode mnie skillował, ale... Nie, mi się wydaje, że ten kopacz jest za blisko chyba. No. Cały czas biegnie za nim. Ja kurwa zasrało z nim. A mu zajebie. Może go trzeba zamrozić, nie wiem, nie mam pomysłu już. Za szybko damage, a nie? Typowo biegnie za kurwa kopaczem, nie? Typowo za nim. Teraz miałem tak przez sekundę ten. Uj. O, coś mu się kurwa odwidziało, dobra. Zaczął strzelać. Może w końcu. Jest. No, zaczął. Stałem przez tu ryk. Dobra, jest to. Kurwa. Podmulił się. Uwaga, bo ma atak ten włączony. Właśnie. Mur. Wrócił się dupą. Nie tam gdzie trzeba. Ona ten atak taki, jak on ma tą dupę odsłoniętą, to dobra jest twoja tarcza, nie? Bo można zablokować z tym. Jak, rzucił na dupę? Ta, no, jak ma te czerwone życie, nie? Jak już mu tarczę zjedziemy i wszystko, to on ma ten najmocniejszy atak wtedy. Żeby... Mało ammo mam, ale to jeszcze w drugiej broni na szczęście. Też mam nie za dużo w sumie. No ale tu niestety jest tak, że trzeba wykorzystać obie bronie, nie? Znaczy się nie przezywa tych rzutów jak nie. Jak jest możliwość spędzenia. Schowam się w krzakach i chuj. Poczekam. A na pewno cię nie znajdą, robale, w ogóle. No zobaczymy. Już jeden do ciebie leci, ale masz działko przynajmniej cię odsłoni. A już cię nie osłoni. Zabrał ci działko. Ja
Nie, nie, nie ma sensu marnować amunicji na tę walkę z tymi, to, z tymi przydopasami. Jak trzeba. Niby tak, też... ale... Ale wiesz, ludzie tu lubią mieć statystyki fajne, nie? Na tych. A no, na pewno. No, to nie tylko walka. Po prostu. Dobra, ja już praktycznie... No ammo left. Gdzie jest ten? Ło, daleko. Ale dobrze, że ty rolka jest twoja lepsza. Drop pod departing in T-minus 3 minutes. No, no, suckers. Co we mnie kurwa strzela? Ja bym tam uchał, ale ja powiedziałem, że tam go. My już jesteśmy. Tu. Mucha, no. Jak upadnie. Mucha cię może zrzucić, albo te, ci co plują pajęczynami innymi. Shield charged. No. Ja już nie mam ammo, nawet jakbym ci chciał pomóc. Ja mam w chuj mało, no. Jakiś kolumny na mnie jak wypatruje. Miło z twojej strony przyjaciela. Rock and Stone, do zobaczenia w następnym odcinku, kolejna część z głębokich zejść, na razie. Cepla część z głębokich zejść.